Witam. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać piękną roślinę, jaką jest męczennica, nazwa łacińska Passiflora. I tutaj pokazuję torebkę, dlatego że mam przygotowane już nasionka do posiania. Mamy w tym momencie luty. Tutaj na opakowaniu pisze, że powinna być siana w marcu, ale myślę, że wtedy szybciej wzejdzie i wcześniej zacznie kwitnąć. Ona pisze, że no, musi być temperatura 25 stopni Celsjusza i może nawet kiełkować przez 4 do 5 tygodni. Również pisze, że powinno się nasiona uszkodzić, czyli poddać skaryfikacji. Ale ponieważ są to tak drobne nasionka, ja spróbowałam właśnie zrobić taką skaryfikację i wydaje mi się, że uszkodziłam po prostu nasiono. Także to są zbyt małe nasiona, żeby można było tak w warunkach domowych zrobić taką skaryfikację, bo najprościej jest po prostu szpilką, prawda, uszkodzić takie nasionko. Ale skaryfikacja może być też wysoką temperaturą, może też być środkami chemicznymi, może być mechaniczna taka, ścieranie papierem ściernym. No ja tutaj, tak jak mówię, nie udało mi się przeprowadzić tej skaryfikacji mechanicznej, czyli tu jak zalecają igiełką nakłuć, bo tak jak mówię, to są zbyt drobne nasionka i przygotowałam te nasiona. Po prostu namoczyłam je w ciepłej wodzie, postawiłam na kaloryferze i przez całą noc sobie tam pęczniały. I tak jak widać, już tutaj puściły takie, napęczniały, już skórka popękała. I tutaj mam pasiflorę tą błękitną, którą kupiłam. W internecie też znalazłam pasiflorę białą. Ale też przygotowałam nasionka z pasiflory jadalnej, czyli marakuje, którą kupiłam. Ona dojrzała i wyjęłam, prawda, nasionka. Też one są namoczone przez noc w ciepłej wodzie. I to postawiłam na kaloryferze, na letnim kaloryferze. A teraz 10 minut później odcedziłam tą wodę i przez około 10 minut jeszcze namoczyłam nasiona w stymulatorze wzrostu. To jest bardzo fajny stymulator, który też działa korzystnie na roślinę w niekorzystnych warunkach. Pomaga przy likwidacji na przykład uszkodzeń mrozowych, uszkodzeń z przenawożenia, czy uszkodzeń z środkami chemicznymi. I tutaj mam ten środek rozrobiony, prawda, i tutaj one się moczyły 10 minut. I teraz mam przygotowaną skrzyneczkę, no to już jest zabawa, prawda, bo tutaj musimy zrobić dołki. I to bardzo takie nieduże dołki. I tutaj trzeba się pobawić, bo to taka bardzo precyzyjna praca. Trzeba umieścić te nasionka, ponieważ mam 4 nasionka pasiflory białej. Ja umieszczę po 2 nasionka chociaż nie, umieszczę, ponieważ mam tutaj 4, no, nasiona, które się moczą, one są klejące i trzeba bardzo uważać, bo one się przyklejają i delikatnie trzeba zrzucić, prawda? To jest taka, mówię, to jest zabawa precyzyjna, praca, trudno w palcach te drobne nasionka, no ale to jest piękna roślina, która została sprowadzona przez jezuitów do Europy i oni zauważyli, i teraz wystarczy, prawda, to leciutko przycisnąć.
Tak. I tutaj już mam pasiflorę białą, czyli sobie zaznaczam i można od razu podlać, prawda, letnią wodą. To ziemia jest do siewu przeznaczona, jest bardzo fajna, nie ma takich włókien, jest drobna, bardzo ładnie jest taka sypka. Ważne jest, że ta ziemia do siewu nie powinna być zbita, tak jak czasami są te substraty torfowe, taka ciężka i zbita. Dlatego, że od razu będą wtedy wychodziły pleśnie i za dużo ona będzie wtedy trzymała wilgoci. I w ten sposób po prostu będę musiała dalej posiać resztę tych nasion. Kupiłam też kwiat nietoperza, bardzo ciekawa roślina, myślałam, że to jest ogrodowa, to jest domowa roślina, warta zainteresowania, dlatego że kwiaty są niesamowite, kwiaty mogą być czarne i białe. I w takim opakowaniu też były tylko trzy nasionka, czyli to takie drogocenne są te kwiaty, trzy nasionka. I tak jak mówię, dalej tutaj posieję. To jest taka zabawa, tak jak pokazuję. Męczennica, pasiflora, czyli jezuici sprowadzili do Europy i nazwali pasiflorą, czyli kwiatem męki pańskiej, dlatego że skojarzyli ten kwiat z męką pańską, czyli okółek kwiatu symbolizuje koronę cierniową. Tutaj mamy pięć pylników, to są skojarzone z pięcioma ranami Chrystusa oraz słupek, który jest tak na trzy podzielony. On rzeczywiście wygląda jak gwoździe, jako trzy gwoździe. Są różne odmiany tej pasiflory, tak jak mówiłam, ale bardzo fajny kwiat, ciekawy. W naszym klimacie jest to kwiat tarasowy i co? Wymaga nawożenia cotygodniowego w sezonie i podlewania. Bardzo dobrym preparatem do nawożenia jest insol do roślin kwitnących. Kosztuje 15 zł, taki koncentrat litrowy i wszystkie kwiaty na tarasie właśnie nawożę tym koncentratem. Tutaj mam pasiflorę, która była kupiona w Biedronce w tamtym roku i ona pięknie kwitła przez całe lato. Zresztą widać, ile tutaj ma tych pędów i teraz zimowałam ją w garażu. I chciałam Wam pokazać sposób, w jaki można właśnie przezimować taką pasiflorę. Oczywiście taka pasiflora w naszym klimacie Polski na zewnątrz może rosnąć na Dolnym Śląsku, bo tam jednak jest najcieplej w Polsce. I ona może rosnąć na zewnątrz, po prostu posadzona w gruncie. Ale oczywiście na zimę trzeba wtedy pozabezpieczać tutaj te pędy. A ja zrobiłam w ten sposób, że tutaj mam dużą donicę, prawda? Tu wysyp w dużej donicy, do dużej donicy wstawiłam. No, to jest takie. Mamy mrozy kilkanaście stopni, garaż nieogrzewany. O! Tu mi wychodzi. I to jest taki sposób, że no nie mam gdzie tego robić. Muszę to w domu. Tym bardziej, że ją już chcę po prostu dać do cieplejszego pomieszczenia, prawda? No nie 22 stopnie, ale powiedzmy 15, żeby ją trochę zahartować. I to jest taki mój sposób, że w takiej dużej donicy, po jakichś dużych roślinach, które kupujecie, warto zostawić te donice. Włożyłam, tak jak widać, donicę z moją pasiflorą.
Widać, że ma wilgotno. Dwa razy podlewałam, czyli nie jest zasuszona, co jest najczęstszym przypadkiem zamierania roślin zimujących, brak podlewania zimą. Odrobinę powinno się podlewać. I tutaj w taką donicę jesienią wysypałam drobną korą, to jest mielona kora, rewelacyjna kora. Na to, prawda, na dno wstawiłam tą donicę z rośliną i brzegi jeszcze i górę obsypałam korą. Ważne jest to, żeby izolacja była termiczna zarówno z boków, jak i od dołu, czyli od ziemi. I teraz taką pasiflorę, którą już przyniosłam, tak jak mówię, jest luty. Ona trochę liści pogubiła. Myślę, że te też zgubiliście. Tutaj będę musiała z nią zrobić porządek. I teraz ja ją przytnę do połowy. Po prostu połowę tych gałązek utnę i powinna zacząć wypuszczać, bo widać, że one są żywe. Pięknie kwitnie, no nie mam zdjęć, nie wiem, gdzieś mi zginęły zdjęcia, bo robiłam latem, ale po prostu cały sznur kwiatów wypuszcza. Czyli jest to taka tarasowa w naszych warunkach, w domu nie zakwitnie, bo musi przejść okres wychłodzenia, prawda? Czyli rośliny, które kwitną, powinny przejść okres wychłodzenia, co jest stymulatorem zawiązywania kwiatów. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No, stanowisko jasne, ciepłe u mnie rośnie na tarasie, osłonięta jest od deszczu, ale też widzę, nie lubi bardzo dużego słońca. I można ją rozmnażać właśnie tak jak ja próbuję, tutaj dalej będę siała z nasion, czyli moczymy nasiona na noc, prawda, w ciepłej wodzie, najlepiej na kaloryferze, później trochę w stymulatorze wzrostu i siejemy i podlewamy. Natomiast jak ona zacznie wypuszczać już nowe pędy, wtedy wiosną można brać sadzonki z zielonych części, czyli jest to rozmnażanie wegetatywne, prawda? Bo rozmnażanie z nasion jest rozmnażaniem generatywnym. Przy rozmnażaniu generatywnym to czasami niektóre rośliny nie powtarzają cech, dlatego zawsze, żeby być pewnym, że roślina, którą chcemy, żeby była podobna do rośliny matecznej, to najlepsze jest wtedy rozmnażanie wegetatywne. Dużo potrzebuje wody latem do podlewania. No i w sumie chyba tyle, bo to jest bardzo łatwa w uprawie roślina, bardzo ciekawa, pięknie te kwiaty, tak jak tutaj na zdjęciu, całe okółki kwiatów, tu pąków kwiatowych, tu są też, widzę już owoce, no nie mam zdjęcia swojego, żałuję, ale też nagram filmik w momencie, jak ona będzie kwitła. Także polecam bardzo i to jest teraz taki okres, żeby ją posiać. A warto też wiosną w marketach, tak jak mówię, w Biedronce ja kupiłam, ale i w Lidlu widziałam, są w ofercie te męczennice, także warto sobie kupić. One kosztują kilkanaście złotych, to nie są duże pieniądze i doświadczać właśnie takiej uprawy innych ciekawych roślin. A naprawdę ona jest bardzo łatwa w uprawie, także polecam. Do zobaczenia, do usłyszenia.